Prawdopodobnie zdarzyło Ci się być w takiej sytuacji, że stałeś przed obcymi sobie drzwiami, z pewnych powodów byłeś zobowiązany do nich zapukać, nie wiedząc, kto tak naprawdę Ci otworzy, kto jest po drugiej stronie. Być może pamiętasz ten dreszczyk emocji, jakiegoś zaciekawienia, a być może stresu. Kto jest po drugiej stronie? Czy ta osoba będzie dla Ciebie miła, czy wręcz przeciwnie? Być może będzie agresywna, czy Cię przyjmie, a może odrzuci? Dzisiaj zajrzymy w kolejny rozdział Księgi Apokalipsy i zobaczymy, że Jan dostał niezwykłe zaproszenie. Mianowicie zobaczył drzwi, otwarte drzwi w niebie i był zaproszony, żeby wejść do środka. Czy chcesz dowiedzieć się, co tam zobaczył? Serdecznie zapraszam Ciebie do tego odcinka. Ostatnio zastanawialiśmy się nad tym, że dzięki temu, czego dokonał dla nas Jezus, drzwi do nieba są naprawdę szeroko otwarte. Natomiast też czyniliśmy taką refleksję, czy drzwi naszych serc są równie szeroko otwarte względem Niego, ponieważ Jezus w Księdze Apokalipsy przedstawia się jako ten, który stoi przed drzwiami serc ludzkich, jak ten domokrążca, puka i pragnie wejść, aby ubogacić nas swoją obecnością i swoimi niezwykłymi darami. Dzisiaj natomiast przejdziemy dalej w naszym czytaniu, w naszej lekturze Księgi Apokalipsy i tak jak mówiliśmy sobie, że apostoł Jan usłyszał to niesamowite zaproszenie, aby wstąpił przez te drzwi do nieba. I Jan oczywiście skorzystał z tego zaproszenia. Co zobaczył? Czytajmy z 4 rozdziału Księgi Apokalipsy, werset 2 i kolejne. I zaraz popadłem w zachwycenie, a oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu. A wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. Przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni, jest to 7 duchów bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu, a w pośrodku wokoło tronu 4 postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. Gdy apostoł Jan przekracza próg drzwi niebios, to oczywiście w samym centrum, na pierwszym planie widzi samego Boga. Jednak nawet w taki sposób Go nie nazywa. Wydaje się, że brak mu słów. Używa bardzo enigmatycznego języka i po prostu mówi, że na tronie, tym centralnym tronie siedział ktoś. Później stara się Go opisać podobieństwem do drogocennych kamieni. Jednak ten motyw przypomina nam zaraz inne fragmenty, chociażby z Księgi Apokalipsy, kiedy apostoł Jan, na przykład w 21 rozdziale, jest przeniesiony do Nowego Jeruzalem i gdy ogląda tamtą niebiańską rzeczywistość i stara się znaleźć jakieś ludzkie określenia na to, co tam zobaczył, to wydaje się, że właśnie tak samo brak mu słów. On stara się chwytać jakieś podobieństw, że to jakby taki kamień drogi, to jakby ze złota, to jakby ze szkła, ale to wszystko pokazuje, że nasz ubogi ludzki język nie jest w stanie wyrazić niebiańskiej rzeczywistości, a tym bardziej samej istoty Boga. I wydaje się, że apostoł Jan w ogóle nie widział istoty Boga, tylko widział tą chwałę, tą światłość, która go otacza. Gdy czytamy prolog apostoła Ewangelii Jana, to w 18 wersecie czytamy takie oto słowa: Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Boga nikt nigdy nie widział. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, 6 rozdziale i wersecie 16, jakby powtarza to samo. Napisał: jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może, jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Te dwa fragmenty bardzo jednoznacznie mówią o tym, że Boga nikt z ludzi nie widział.
I oczywiście można wspominać takie postacie jak Mojżesz, który prosił: pokaż mi chwałę swoją. Ale gdy czytamy tamten fragment z 33 i 34 rozdziału Księgi Wyjścia, to można zobaczyć, że Bóg po prostu objawił mu swój charakter. Tam, gdy przechodził Bóg przed Mojżeszem, gdy przechodziła Jego chwała, to było słychać tylko ten głos: Bóg miłosierny, łaskawy, nieskory do gniewu, ale sprawiedliwy. No właśnie, więc to wszystko po prostu pokazuje, że ludzkie wyobrażenia, ludzka wyobraźnia, ludzki rozum nie jest w stanie ogarnąć istoty Boga. Ludzki język nie jest w stanie Go opisać. I tutaj zaczyna się bardzo ważny wątek, ponieważ gdybyśmy swoimi myślami przenieśli się do Góry Synaj, tam właśnie, gdzie Mojżesz dostał dekalog, 10 przykazań, to w jednym z przykazań, czytamy o tym w Księdze Wyjścia, w 20 rozdziale, dowiadujemy się o tym, że Bóg zabrania czynić sobie podobizny, jakiejkolwiek podobizny Jego istoty. Czy w drewnie, czy w kamieniu, czy obojętnie jak, czy na papierze, czy na płótnie, Bóg tego ewidentnie, stanowczo, kategorycznie zabrania. Bo On zdaje sobie z tego sprawę, że to wszystko będzie umniejszać Jego chwałę. Zresztą zastanówcie się chwilę nad tym. Bóg, gdy stwarzał człowieka, to stworzył go na swój obraz i podobieństwo. Każdy z nas jest w jakimś stopniu podobieństwem, obrazem samego Boga. My, którzy ruszamy się, żyjemy, myślimy, podejmujemy jakieś działania, decyzje, którzy potrafimy kochać. Jakby my jesteśmy obrazem, który sam Bóg stworzył i jakby Bóg mówił: nie potrzeba wam więcej obrazów, bo to wszystko będzie tylko umniejszać mnie. Żaden artysta nie jest w stanie swoim pędzlem jakby wymalować chwały Bożej. Żaden rzeźbiarz nie jest w stanie w jakimś materiale ukazać istotę Boga. Żaden język nie jest w stanie Go opisać i dlatego Boga będziemy poznawać przez całą wieczność. On każdego dnia będzie nas zachwycał na nowo, jeżeli tylko tam się znajdziemy. Już dzisiaj On może nas zaskakiwać każdego dnia. Zobaczcie, że gdy Izraelici w pewnym momencie swojego doświadczenia zrobili sobie taki schemat, myślowy schemat Mesjasza, tak, stworzyli sobie jakieś wyobrażenie Mesjasza, które niekoniecznie tak w 100% wypływało z Pisma Świętego, to gdy przyszedł Mesjasz, to oni nie potrafili odróżnić Jego od diabła. Zobaczcie, że gdy tylko staramy się zamknąć Boga w jakieś ramki, na jakimś płótnie, w jakiejś rzeźbie, czy nawet w naszej głowie, w naszym umyśle, to wszystko Boga ograbia Go z jego chwały, z Jego majestatu. Nie powinniśmy tego robić, tak? Bóg przykazaniem zabronił takich praktyk. Zatem pamiętajmy, że On chce każdego dnia nas zachwycać i zadziwiać na nowo. On nie chce, byśmy Go ubierali w jakieś ramki, ponieważ On w tych ramkach się zmieścić nie może. On jest Bogiem ponad tym wszystkim, ponad ludzkimi wyobrażeniami. Pozwólmy Bogu być Bogiem, pozwólmy w pewien sposób, aby był zakryty tą tajemnicą i pozwólmy, aby przez całą wieczność, w każdym dniu odkrywał nam coraz więcej swojego charakteru, ze swojej miłości, ze swojej istoty. Niech to będzie dla nas zachętą, aby po prostu Go poznawać. Serdecznie Was pozdrawiam. Z Bogiem.